Oskarżenia, które padły pod adresem trenera, to doprowadzenie przy użyciu przemocy do innej czynności seksualnej podczas zgrupowania sportowego. To przestępstwo, o jakim mowa w artykule 197, paragraf 2 kodeksu karnego, za który to czyn grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W tej chwili trwa gromadzenie materiału dowodowego w tym postępowaniu, przy czym z uwagi na jego charakter, a także dobro pokrzywdzonej, prokuratura nie informuje o dalej idących szczegółach. Do zdarzenia miało dojść na korytarzu po tym, jak trener nie pozwolił wyjść z ośrodka swojej 17-letniej wychowance razem ze starszą młodzieżą po godzinie 22. Ta sytuacja wynika z tego, że z obozu za picie alkoholu wydaliłem dwóch chłopaków. Wtedy wyszło na jaw, że niby ja molestowałem jedną dziewczynę tego chłopaka. Trener na obozie był razem z żoną, od kilku lat pracuje z młodzieżą, ale pierwszy raz spotkała go taka sytuacja. Wciąż powtarza, że jest niewinny. Przyjdzie z prokuratury oświadczenie, wtedy będziemy dalej postępować za te wszystkie oszczerstwa i pomówienia, jakie do tej pory były wypisywane i wymawiane. Członkowie Stowarzyszenia Boks Lubin także stoją murem za trenerem. Do dziś nikt z nimi nie rozmawiał, nikogo nie przesłuchiwano w tej sprawie. Jak mówią, są same pomówienia i oszczerstwa na ten temat. Policja była na miejscu, trenera zbadano, był trzeźwy. Nie mam żadnych powodów, żeby nie wierzyć trenerowi mojemu, który został posądzony, pomówiony o molestowanie. Znam człowieka około 30 lat i wiem, że na pewno. Zresztą fakty wskazują, cała ta otoczka, to co się wydarzyło dużo wcześniej, przed tym oskarżeniem, wskazują na co innego. Czy cała sprawa to pomówienia nastolatki chcącej bronić swojego chłopaka? Nagonka medialna trwa, mimo że nie wiadomo, czy doszło do przestępstwa.